dzięki wykorzystaniu środków nowoczesnych związanych z rozwiązaniami informatycznymi dokumenty medyczne dotyczące pacjentów leczących się w szpitalach mazowieckich będą nie tylko w sposób bezpieczny wytwarzane i przechowywane, ale także udostępniane w razie potrzeby między naszymi placówkami. Nasz projekt e-Zdrowie skierowany jest do 240 tysięcy mieszkańców Mazowsza. 8 tysięcy lekarzy będzie korzystało z elektronicznego podpisu. A największą korzyść będą mieli nasi pacjenci. Elektroniczna dokumentacja ułatwi wgląd poszczególnych naszych pacjentów do leczenia, ułatwi dostęp do kolejnych usług medycznych na Mazowszu. I przede wszystkim w sytuacjach nagłych, kiedy trzeba ratować życie, będzie można w sposób bardzo prosty sięgnąć do historii choroby pacjentów. Projekt jest realizowany przy współudziale środków unijnych. Całkowita wartość projektu to szacowana jest dzisiaj na 88 milionów złotych, z czego 73 miliony środków unijnych, czyli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli z naszego wojewódzkiego, mazowieckiego regionalnego programu operacyjnego. Te środki zostaną wydatkowane na informatyzację naszych placówek, 23 placówek szpitalnych, nie służby zdrowia ogólne, ale właściwie konkretnie szpitalnych. Te środki pochodzą z działania Regionalnego Programu Operacyjnego, które zajmuje się informatyzacją życia naszego społeczeństwa na Mazowszu. Projekt e-Zdrowie związany z elektroniczną dokumentacją dotyczy naszych największych placówek regionalnych w Siedlcach, w Płocku, w Radomiu, w Ostrołęce. Mamy pewność, że nasi pacjenci z Mazowsza dzięki temu będą lepiej leczeni. Projekt ma ogromny wpływ na poprawę przede wszystkim obsługi pacjenta, ale w wielu przypadkach również przyspieszenie procesu leczenia poprzez przyspieszenie decyzji przede wszystkim o tym, jakie leczenie ma być zastosowane. Zarówno pacjent będzie miał dostęp do swojej dokumentacji, a przede wszystkim do procedur, które były u niego wykonywane, jak i lekarz, do którego pacjent trafia.